Chcielibyśmy dzisiaj pochwalić się naszym sukcesem, który udało nam się zakończyć. Zrealizowaliśmy już projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, realizowany razem z Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury. Już mamy zakupiony pełny sprzęt. Do pełnej realizacji projektu wystarczy nam wysłać tylko ostatni raport końcowy. Sprzęt, który kupiliśmy w ramach projektu, widoczny jest za moimi plecami. Jest to kamera, aparat, są to pętle indukcyjne, które posłużą osobom niedosłyszącym. Są to sprzęty do nagrywania, do edycji dźwięku, do edycji zdjęć. Oczywiście to, czego najbardziej nam było potrzeba, jest to nagłośnienie oraz oświetlenie sali widowiskowej. Możemy też wykorzystywać ten sprzęt przenośnie. Nie jest on zamontowany na stałe w zupełności, chociaż część oświetlenia jest zamontowana, żeby doświetlić dobrze naszą scenę, ale głównym założeniem tego projektu było to, żebyśmy mogli wykorzystać to dwukierunkowo i używając na naszej sali widowiskowej, ale także realizując działania poza Gminnym Centrum Kultury. Także już też sprzęt został użyty podczas pikniku rodzinnego organizowanego w naszym parku. Wydaje nam się, że został sprawdzony i da się korzystać z niego. I jeszcze dodatkowo mamy też zakupione mikrofony przeróżne i mikrofony zbierające i mikrofony takie do ręki i mikrofony nagłowne, także będziemy mogli realizować przeróżne projekty razem z tym sprzętem. Mamy też kupione mikrofony, które możemy używać przy nagrywaniu różnego rodzaju wywiadów na przykład, które podłączymy, podczepiamy do ubrania, a drugi mamy podłączony do kamery, aparatu czy jakiegoś innego sprzętu nagrywającego. Trudno jest wymienić każdy pojedynczy zakupiony sprzęt, ponieważ jest to projekt bardzo złożony. Dodatkowo do tego w całym tym projekcie założeniem było też szkolenia. Przez półtora roku odbyliśmy mnóstwo szkoleń, jeszcze tego nie zliczyliśmy, ale praktycznie codziennie korzystaliśmy z jakiegoś szkolenia realizowanego w ramach Narodowego Centrum Kultury. Mieliśmy też dwudniowe studyjne szkolenie w naszym budynku, gdzie przyjechał instruktor i szkolił nas przez dwa dni z przeróżnych technik cyfrowych, technicznych. Mieliśmy też szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu, bo nie sztuka jest kupić sprzęt, ale sztuka jest jego używać. Mamy nadzieję, że zostanie to wykorzystane, że nie zostanie to szybko zapomniane, że będziemy mieli okazję używać tego sprzętu, wykorzystywać w jak najlepszy sposób do realizacji przeróżnych naprawdę działań, bo to nie są tylko imprezy. Dzięki nawet kamerze możemy teraz uwieczniać przeróżnego rodzaju wydarzenia, ale też wywiady, osoby, no i co nam tylko przyjdzie do głowy, więc trzymamy kciuki za to, żeby ta realizacja projektu nie zakończyła się tylko na zakupieniu tego sprzętu. Ten projekt w ogóle zakładał rozszerzenie naszej działalności nie tylko na stacjonarne działania, ale także na cyfrowe. Mamy wiele pomysłów i mam nadzieję, że chociaż niewielką część uda nam się zrealizować. Do tego jest oczywiście potrzebny jeszcze czas, bo musimy się dobrze obyć z tym sprzętem, ale już ćwiczymy każdego dnia, więc mamy nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie.
sprawnie. Na razie to myślimy o zdigitalizowaniu ludzi, którzy działają tutaj u nas lokalnie, których pamięć o nich zanika i to, co oni pamiętają, zanika, więc chcielibyśmy historię naszą lokalną nagrać, zdigitalizować, tak. To jest taki nasz pierwszy cel, ale mamy nadzieję, że też dzięki temu projektowi uda nam się rozwinąć na przykład kino plenerowe, że nie będziemy musieli wydawać ogromnych pieniędzy i wynajmować firmy, tylko uda nam się przy użyciu tego sprzętu, to jeszcze troszeczkę brakuje do pełnego kina plenerowego, ale już mamy połowę sprzętu. Kwota to jest 71 600 zł. To jest kwota, którą wydaliśmy na sprzęt i takie nasze bezpośrednie szkolenia, ale jeszcze do tego dochodzi kwota wszystkich szkoleń pozostałych, które przeszliśmy. Niestety takiej kwoty nie znamy, nie zostały one, te szkolenia, wycenione. Dofinansowanie to jest właśnie 71 600 zł bez wkładu własnego.